Dziś mam dla Was film, w którym opowiem Wam o 5 polskich warzywach i o 5 polskich owocach, które wykazują się naprawdę niesamowitymi właściwościami i które warto włączyć do swojej diety. Dzisiejszy film powstał w ramach kampanii Warzywa i owoce na szczęście. Na wstępie chciałabym dodać, że oczywiście wszystkie polskie warzywa i wszystkie polskie owoce są niesamowite i należy je jeść. Według mnie jak najczęściej, jak się tylko da. W dzisiejszym filmie zaprezentuję moją własną opinię i po prostu opowiem Wam o kilku, które według mnie naprawdę bardzo się wyróżniają. Zatem bez ogródek przejdę do warzyw. Pierwszym warzywem, które chciałabym wyróżnić, jest szpinak. Przeciwutleniacze zawarte w szpinaku potrafią zapobiec wielu chorobom. Szpinak jedzony regularnie potrafi zmniejszyć czynniki ryzyka. Szpinak zawiera wysoką zawartość witaminy C oraz innych antyoksydantów. Te chronią przed starzeniem się. Im szpinak jest świeższy, tym więcej cennych antyoksydantów się w nim znajduje. Surowy szpinak traci około połowę z nich w trakcie gotowania, dlatego warto jeść go na surowo. Kolejnym warzywem zasługującym na wyróżnienie jest marchew. Marchew zawiera bardzo dużo beta-karotenu, który potrafi być przekształcony w ludzkim organizmie w witaminę A. Nie tylko beta-karoten spośród występujących w marchwi fitoskładników ma tu znaczenie. W świecie nauki rozgłos zyskują poliacetyleny. Niektóre z nich w badaniach laboratoryjnych okazały się hamować rozwój raka okrężnicy, mają również działanie hamujące powstawanie skrzepów krwi, a także przeciwzapalne. Kolejne wartościowe warzywo to brokuł. Brokuł zawiera sulforafan. Ten związek potrafi zmniejszyć ryzyko występowania raka. Jedzenie brokułów może zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych, chroniąc przed stresem oksydacyjnym. Brokuł to jedno z zielonych warzyw o największych korzyściach dla zdrowia. Jest bogatym źródłem witaminy K, C oraz E i A. Kombinacja wysokich zawartości witamin K oraz A może rozwiązać problemy z niedoborami witaminy D. Jedna szklanka brokułów to również 1/5 naszego dziennego zapotrzebowania na błonnik. Dlatego brokuły zaleca się osobom walczącym z wysokim poziomem cholesterolu. Włókna roślinne wiążą tłuszcze w świetle przewodu pokarmowego i ograniczają jego wchłanianie. Kolejnym polskim warzywem jest jarmuż. Jarmuż zawiera witaminę A, C i K. Jarmuż zawiera również bardzo dużo przeciwutleniaczy. Badania pokazują, że spożywanie jarmużu w różnych postaciach może obniżyć ciśnienie krwi i obniżyć poziom cholesterolu LDL. Podobnie jak brokuły, jarmuż zawiera mnóstwo witamin K i C, a także sulforafanu. Jarmuż zawiera również sporą dawkę wapnia. W 100 g jarmużu jest go więcej niż w podobnej ilości krowiego mleka. Ponieważ jednocześnie zawiera sporo żelaza, sprawdzi się w diecie osób, które nie jedzą produktów pochodzenia zwierzęcego. Oprócz witaminy C w jarmużu znajdziemy i inne antyoksydanty, w tym przede wszystkim kwercetynę. Jarmuż to dobre źródło karotenoidów, które dbają zarówno o wygląd naszej skóry, jak i dobry wzrok. Jako ostatnie wśród warzyw moje wyróżnienie dostaną również szparagi. Szparagi są bogate w kwas foliowy. Potrafią one również wspierać funkcję wątroby i zmniejszać ryzyko toksyczności. Jedna porcja mieszcząca się w jednej szklance to zaledwie 40 kalorii i aż 101% zapotrzebowania na witaminę K, 67% zapotrzebowania na kwas foliowy, 33% zapotrzebowania na miedź, 24% zapotrzebowania na witaminę B1. Szparagi zawierają również znaczne ilości innych witamin B2, C, E, A, B6, a także pierwiastków, takich jak magnez, potas, żelazo oraz fosfor. Dobrze, teraz przejdźmy do polskich owoców. Numer 1 na mojej liście polskich owoców, które zasługują na wyróżnienie, to jagody. Jagody posiadają wysoką zdolność przeciwutleniającą i wspierają odporność. Dzięki temu potrafią zapobiec przed chorobą i mogą po prostu nas ustrzec przed infekcjami. Zawierają sporą ilość antocyjanów pełniących w organizmie funkcje ochronne. W swoim składzie posiadają również witaminy A, C i E. Co więcej, jagody doskonale oczyszczają organizm z nadmiaru wolnych rodników, co oznacza, że zapobiegają miażdżycy naczyń krwionośnych, niewydolności wieńcowej, zmianom stawowym, a także zaćmie, spadkowi odporności i nadmiernemu starzeniu się komórek. Kolejnym polskim owocem
jest to chyba owoc, który kochają wszyscy Polacy i są to jabłka. Jabłka są bardzo pożywne, zawierają masę witamin, przeciwutleniaczy i przede wszystkim zawierają błonnik, który wspiera trawienie. Jabłka zawierają witaminy C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, A, E, D i K, beta-karoten, likopen i minerały, kwercetynę i pektynę. Jabłka spożywane na surowo mają niski indeks glikemiczny, dzięki czemu zaleca się je w szczególności osobom chorującym na cukrzycę lub hiperglikemię. Kolejnymi owocami bardzo wartościowymi są truskawki. Truskawki mogą kontrolować poziom cukru we krwi, mogą również zmniejszyć ryzyko niektórych chorób dietozależnych. Truskawki są źródłem wielu ważnych witamin i minerałów, m.in. C, A, PP, B1, B2, oraz wapnia, fosforu i żelaza. Jedzenie tych owoców lekarze polecają przede wszystkim reumatykom, cierpiącym na schorzenia wątroby i nerek, a także osobom z wysokim ciśnieniem. Kolejnymi owocami są winogrona. I tutaj chciałabym w szczególności wyróżnić winogrona ciemne. Winogrona potrafią zmniejszać stany zapalne i wspierać naszą odporność. Ciemne winogrona zawierają resweratrol, czyli przeciwutleniacz, który przez obniżenie ciśnienia krwi i zapobieganie powstawaniu skrzepów obniża ryzyko wystąpienia chorób serca. Ten sam antyoksydant może zapobiec rozwojowi raka piersi, żołądka i okrężnicy. Ciekawostka, najwięcej resweratrolu zawierają skórki winogron i właśnie dlatego wina czerwone, które powstają z fermentacji również i skórek tych owoców, są zdrowsze niż wina białe. Ostatnim polskim owocem, o którym chciałabym tutaj pomówić, są wiśnie. Wiśnie, tak jak wszystkie inne owoce i warzywa wspomniane wcześniej, są bardzo wartościowe przez zawartość witamin, przeciwutleniaczy, ale wiśnie zawierają również melatoninę, która potrafi poprawić jakość naszego snu. Są źródłem witaminy C. Wiśnie obniżają tak zwany zły cholesterol. Zawarta w nich kumaryna działa uspokajająco, rozkurczowo na mięśnie gładkie, przeciwbólowo i przeciwobrzękowo. Hamuje też rozwój bakterii, wirusów oraz grzybów. Tak więc to było moich top 5 polskich warzyw i top 5 polskich owoców. Mam nadzieję, że te wcześniej wspomniane warzywa i owoce bardzo często lądują na Waszych talerzach i że wcale nie są Wam obce. Oczywiście zachęcam do spożywania wszystkich polskich warzyw i owoców. Są bardzo wartościowe dla naszego organizmu i potrafią poprawić naszą jakość życia. Spożywając je będziemy czuć się szczęśliwsi, będziemy czuć się bardziej witalni, pełni energii i wigoru. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o konkretnych właściwościach konkretnych warzyw i owoców, to zapraszamy Was serdecznie na stronę warzywa-i-owoce-na-szczęście.pl. Jest to kopalnia wiedzy i na pewno znajdziecie to, czego szukacie. Nie zapomnijcie, że możecie tam również pobrać kalendarz sezonowości, by dowiedzieć się, w jakim sezonie, w jakim miesiącu, o jakiej porze roku możecie się spodziewać jakich konkretnych polskich warzyw i owoców. Jest to bardzo przydatna informacja, jeśli macie jakieś swoje ulubione warzywa i owoce i zapominacie o tym, że jest na nie sezon i po prostu nie korzystacie z nich wtedy, kiedy możecie. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film okazał się przydatny, że dowiedzieliście się czegoś nowego albo utrwaliliście już posiadaną wcześniej wiedzę. Widzimy się w następnym filmie. Smacznego i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!